jest to wiadomość prywatna do znanego już skundlonego i parszywego bandyty międzynarodowego, znanego już dość dobrze moim widzom, Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska. Powtarzam, jest to wiadomość prywatna do znanego już moim widzom, tak uważam, znanego bandyty skundlonego, parszywego, międzynarodowego, Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska. Bardzo dziękuję za uszanowanie tego. Magda, słuchaj, jest to wiadomość tylko dla ciebie. Teraz jestem na dworcu PKP. No właśnie. Na PKS-ie jestem, bo na PKP to później pójdę, jak tutaj kilka filmów nakręcę. Dworzec PKS, gdyby co. Jest gorąco, więc pić się chce. Wszedłem tutaj wejściem bocznym, więc nie było żadnej informacji, że pić czegoś nie można. Więc mam picie przy sobie i nie widziałem informacji, że tutaj pić nie można, ok? Jest to duże opakowanie, zobacz, 568, czyli zobacz, troszeczkę więcej jak pół litra. Tu masz wszystko, więc zobacz sobie, czyje ty interesy handlowe naruszasz. Więc czekam tutaj właśnie. Spoko, to nie jest pusta. To nie jest pusta. No, puszka, ona jest, no, kilka łyków wzięte, bo jest gorąco. Więc czekam tutaj na Flixbusa, żeby do ciebie nagrać film. Tu już to miejsce raczej powinnaś znać. Ok. Przeważnie Flixbus jest właśnie z tamtego, o, z tamtego miejsca jest Flixbus. A ja sobie tutaj siedzę po prostu z boczku tutaj i czekam, aż Flixbus przyjedzie, żeby do ciebie nagrać film. I tutaj po prostu mam coś dla siebie, czekając, aż przyjedzie oczywiście Flixbus, żeby nagrać dla ciebie film. Tu taki trochę jest wiatr od morza. Być może jakiś sztorm jest teraz na Morzu Północnym i te sprawy. Jakiś huragan Katerina, czy jakoś tak, więc taki trochę wiatr jest tutaj. Więc gdyby co, bardzo proszę to uszanować, ok? Dzisiaj sobota jest, więc może troszeczkę być spóźniony, no bo wiadomo, sobota to, no, korki inaczej wyglądają na obwodnicach od poniedziałku do piątku, a inaczej to wygląda w sobotę. Magda, no, był Dzień Matki, przynajmniej na Facebooku. O, film nagrałem na Facebooku właśnie, wiesz o tym? Bo tam pojawiło mi się w proponowanych, wiesz o tym, właśnie post ambasady w Londynie, ambasady korporacyjnej 4, 5, 6, 7 lub nie wiadomo jakiej RP, korporacyjny post korporacyjnej ambasady w Londynie, który poinformował mnie, że był wczoraj, dzisiaj jest sobota 27, więc wczoraj, Dzień Matki, w piątek był, więc nagrałem film pięknie z tego wydarzenia, że ten post zauważyłem i z taką treścią, że przestępcza organizacja typu Państwo Polskie zabrania mi,
od 6 lat, bez względu na okazję, jaka jest lub nie jest, będzie lub nie będzie, że państwo polskie od 6 lat zabrania mi zadzwonić do dzieci, bez względu na to, czy to jest dzień matki, dzień dziecka, wakacje, święta bożonarodzeniowe, wielkanocne, imieniny, urodziny i tak dalej, no więc no widzisz, Magda, tak to po prostu jest, że państwo polskie od 6 lat mi zabrania zadzwonić do dzieci z okazji na Magda, to jest tylko przykład, rozumiesz? Tylko przykład, nic więcej. Więc nawet z okazji Dnia Matki państwo polskie jako organizacja prywatna przestępcza zabrania mi zadzwonić do dzieci, ok? Więc wczoraj, Magda, ja tutaj się patrzę po autobusach, po tym zielonym, gdyby co, żebym go rozpoznał i szybko skierował kamerę na ten zielony autobus. Ok, Magda? Dobrze, więc wczoraj, 26 maj, piątek, był Dzień Matki. Nie wiem, Magda, czy wiesz o tym, że ty, bandyto korporacyjny międzynarodowy, nie wiem, czy ty, bandyto świadomy, ty jest... Oj, Magda, ty jesteś wyjątkowo świadomym i cynicznym, bezwzględnym bandytą, ok? No, że był Dzień Matki wczoraj, no, w Polsce, a poza Polską to Dzień Matki może przypadać w jakieś inne dni i tak dalej. Więc bez względu na to, jaka jest okoliczność, czy jaki jest dzień i tak dalej, państwo polskie zabrania mi zadzwonić do dzieci, ok? A wczoraj właśnie w piątek była taka super, super duża i mocna sytuacja i okoliczność właśnie, że właśnie chciałbym, właśnie wczoraj, nie dzisiaj, to znaczy dzisiaj też, no ale załóżmy, dzisiaj jest sobota, nie wiem, kiedy to puszczę, wieczorem albo późnym wieczorem, więc dzisiaj jest sobota, niby też po prostu byłaby fajna okazja, aby zadzwonić do dzieci i tak dalej, ale wczoraj była taka, nazwijmy to, taka podwójna okazja, aby zadzwonić do dzieci, bo Dzień Matki w Polsce, jak już wszyscy wiemy, i o 8 rano widziałem, znaczy niektóre tam gazety czy media podawały, że tam było przed południem, a załóżmy teraz wyczytałbym, że to było już 8:30 rano, 8:30 am rano, wczoraj w piątek, czyli praktycznie zaraz po rozpoczęciu dnia pracy, 8 rano, to budowlańcy maszyny swoje odpalą, paliwa naleją, zagrzeją maszyny, bo jak są zimne maszyny, to się źle będzie pracować. No, więc... Aha, tutaj coś może przyjechać. Tak, tutaj na mnie jedzie. Na mnie jedzie, no bo tamten jest zajęty. Tamten jest zajęty, a ten stanął tutaj. Tutaj jakiś autobus stanął. Ale my czekamy na innego. Że... Wczoraj o 8 rano znaleziono ładunek lotniczy podwieszany pod skrzydła. Ładunek lotniczy z czasów II światowej. To się nazywa WW2. WW2. Tak się nazywa II światowa. Ładunek lotniczy podwieszany pod skrzydła.
o wadze 250 kilo. No, czyli no, Magda, nie wiem czy wiesz, czy nie, ale po prostu gdyby coś takiego wyjebało, a no zawsze jest jakieś takie prawdopodobieństwo, że jakiś taki stary ładunek sprzed załóżmy 80 lat po prostu, to może wyjebać i prawdopodobieństwo po prostu zawsze jakieś jest, że no, że może wyjebać taki ładunek, mimo że tam saperzy, wojskowi i tak dalej, wszelkich tam środków ostrożności, BHP i te sprawy, że oni tam zachowają w porządku, ale po prostu no zawsze taka zabawka militarna sprzed 80 lat może wyjebać. Proste. Nie wiem. Ty jesteś bandytą sądowniczym z Wrocławia, więc nie wiem, czy oglądasz takie różne, chociażby nawet krótkie, historyczne po prostu filmy, że na przykład z bomb przecinek bar przecinek dowania Warszawy, na przykład 1 września 1939 rok. Pamiętasz na pewno 1 września 1939 rok, jak takie ładunki lotnicze niszczyły Warszawę. Okej? No to przy dobrych albo złych układach, zależy jak się na to patrzeć, to taki ładunek lotniczy potrafiłby rozpierdolić cały budynek, całą kamienicę. Okej? Bo no, taka jest natura życia. To zależy od wielkości budynku i od tego, jak ten ładunek wleci tam, czy przebije dach, ile piętr przebije, co tam w tym budynku jest, czy to będzie łatwopalne, czy nie, że taki budynek się rozpierdoli, spali, jak pisze w Biblii, cegła na cegle nie pozostanie tam, albo kamień na kamieniu. Albo załóżmy co najmniej jedną klatkę, a tak średnio mówiąc to dwie klatki schodowe tam w tej okolicy, gdzie mieszkasz, no to taka zabawka lotnicza 250 kilo to mogłaby rozpierdolić. Po prostu bądźmy szczerzy i się nie oszukujmy, okej? Więc tą zabawkę choinkową podwieszaną pod skrzydła znaleziono. Tam nastąpiła ewakuacja ludności cywilnej, kobiet i dzieci. Wczoraj ja o tym się no, przy okazji dopiero takim popołudniem dowiedziałem, więc po prostu no, jak się domyślasz, to jest skundlony, parszywy bandyto kosmiczny wszechczasów, stan wyższej konieczności i tak dalej. Autobusy podstawione przez miasto, być może przez MPK Wrocław, tak? Chyba taką firmę kojarzysz. Więc plan ewakuacji ludności cywilnej, kobiet, dzieci i starców. Okoliczność naprawdę nadzwyczajna, zdarzająca się raz na 1000 lat świetlnych, czy jakoś tak. W związku z tym stan wyższej konieczności uzasadniony, a ja nie mam prawa, aby zadzwonić wczoraj do dzieci i zapytać się, czy żyją, czy jest inaczej, jak się czują i czy jest inaczej, czy się ewakuowały, czy jest inaczej. I czy dzieci coś potrzebują, czy jest inaczej. Więc no po prostu Magda widzi, że ja się nie zgadzam po prostu z tym, co robisz. I no, i bardzo duże konsekwencje musisz ponieść z tego powodu, że tak jest, ponieważ to ty do tego doprowadziłaś i robisz to świadomie. Wiesz o tym, jesteś wyjątkowo
wyrachowanym i cynicznym polskim bandytą międzynarodowym, który ma ochronę państwa polskiego, immunitety przestępczej organizacji mafijnej. Dlatego też czekamy, aż poniesiesz wszelkie konsekwencje tego, co robisz i zapłacisz odszkodowania bardzo wysokie, ponieważ to ty jesteś podłą, parszywą świnią korporacyjną, polską międzynarodową, która świadomie dla pieniędzy to zrobiła, dla pieniędzy. Okay? Więc ty czerpiesz korzyści z tego, co robisz. I dlatego jeszcze nie poniosłaś żadnej odpowiedzialności, więc zbieraj pieniążki, to dużo. Odszkodowania i wszelkie koszty z tym związane, ok? Bądź tego świadoma, że jest odpowiedzialność i żebyś się nie tłumaczyła nigdy, nawet przed Bogiem, że ty czegoś nie wiedziałaś, wskundlony parszywy bandytą międzynarodowy, albo że ty tylko parszywcu sądowy wykonywałaś rozkazy, ale czyje? Czy za darmo, czy za pieniądze te rozkazy wykonywałaś? Czy byłaś świadoma, czy nieświadoma? Czy byłaś zdrowa psychicznie, czy jakoś inaczej mogło być wtedy, kiedy te swoje decyzje skurwiałe z dupy wyjęte podejmowałaś? I ich do dzisiaj, już przez 6 lat do dzisiaj ich nie włożyłaś sobie do dupy, nie odszczekałaś i nie wylizałaś butów sędzinom i ich kumpelkom, prokurwatorkom za górami, za lasami z prokuratury, diabli wiedzą jakiej i tak dalej. Więc bierz nadgodziny, dbaj o zdrowie, dużo pieniążków sobie już szykuj na odszkodowanie. Krew zacznij za pieniądze oddawać, dobrze się odżywiaj. Dla mnie nie tylko możesz oddać krew, osocze, to często. Oczywiście za pieniądze, żebyś zbierała na odszkodowanie, ok? Możesz na przykład, nie wiem co oddać. Możesz oddać nerkę, możesz oddać płuco. Albo jeszcze inne rzeczy możesz oddać. Więc zbieraj pieniążki na odszkodowanie, bo będzie wysokie. Okay. Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany, że świadomie zabraniasz mi od 6 lat zadzwonić do dzieci, nawet w sytuacjach bardzo szczególnych, tak jak wczoraj, że jednocześnie był Dzień Matki w Polsce i ewakuacja Wrocławia. No więc wiesz, wszystko jest zapisywane, co robisz, notowane i rozumiane, więc bądź przygotowana na odpowiedzialność. Dzięki.